Witam Was, moi drodzy. Witam Was serdecznie z miejsca, w którym uwielbiam zawsze być. Jak Wam mówiłem, że wyjeżdżam na wieś, więc jestem tutaj w województwie warmińsko-mazurskim. To są też takie dawne były strony, gdzie się wychowałem, gdzie też zaczynałem pisać. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć parę słów o moich wierszach, o moim stylu pisania, o tym, dlaczego te wiersze są takie, dlaczego nieraz stawiam smutne, nieraz troszeczkę bardziej optymistyczne. To wygląda tak, moi drodzy. Jeżeli ja wstawiam wiersz, jakiś taki bardziej tragiczny, taki naładowany emocjami, takimi, można powiedzieć, że takim przeżywaniem czegoś, czasami nawet jest o śmierci pisane, czasami o tragicznej miłości, to nie znaczy, że ja tego dnia jestem smutny, czy jest mi źle. Po prostu wstawiam wiersze z datami wstecznymi, biorę z pliku, wstawiam. To nie znaczy, że ja tego dnia jestem smutny. Ja wstawiam ten wiersz dla wszystkich. Przede wszystkim dla każdego, kto by tak gdzieś w sobie odnalazł chociaż cząstkę siebie w tym wierszu, w danym wierszu, z uwagi na to, że wszyscy ludzie żyją podobnie. Więc każdy, jeżeli ja będę pisał o tragicznej miłości, to wiadomo, że każdy z nas znajdzie w tym wierszu cząstkę siebie, swojej tragicznej miłości. Bo przez czas naszego życia uzbiera nam się coś takiego, że na przykład mamy fajną miłość, potem gdzieś coś tragicznego w miłości przeżywamy. I ja to nazywam takim podobieństwem do życia, nie? Że wszyscy ludzie żyją podobnie. Każdy ma jakieś podobne problemy, większe lub mniejsze. Nawet Wam powiem o problemy na przykład takie typu finanse, czy ten. To wszystko, my jako ludzie tak żyjemy schematycznie podobnie. Więc ja pisząc taki wiersz, trafiam prawie w dziesiątkę, że to dociera do Waszych serc, no z uwagi na to, że prawdopodobnie tak w 80% przeżyliście to, co ja. Zloty, upadki, problemy, tragedie, czasami trudne dzieciństwo, trudną młodość, no błędów masa, która za nami się ciągnie, często nie możemy sobie odpuścić i gdzieś tam w nas to tkwi. Ja znalazłem sposób, że po prostu wszystko przelewam na papier i jakby uwalniam się od tego. To jest dla mnie taka fajna terapia, którą sobie zafundowałem, pisząc, ale też terapia dla Was, bo jeżeli czytacie, też fajnie komentujecie, odreagowujecie, widzicie gdzieś tam siebie, bo czytam komentarze Wasze, każdy jeden komentarz czytam i ktoś pisze na przykład, to jest jakby o mnie, nie? Czy ten wiersz, widzę tam siebie w tym wierszu. I właśnie tak to wygląda. Ktoś mówi do mnie na przykład, dlaczego nie napiszesz wierszy bardziej wesołych, nie? Ale ja jestem bardziej dramaturgiem, a nie komediopisarzem, bo ja nie jestem w stanie napisać wiersza, który po prostu będzie wesoły, radosny taki. Oczywiście są takie w moim wierszu takie uniesienia fajne, gdzieś piszę o naturze, o miłości, gdzieś łączę to z naturą i wszystko to mieszam, gdzieś zabarwiam lekko Bogiem. One są takie bardziej pozytywne, ale nie potrafię pisać naprawdę wesoło, żeby w tym wierszu była taka już radość, taka pełna euforia, radości. No nie jestem w stanie, nie potrafię. Że są tacy pisarze, którzy potrafią tak pisać, ja nie potrafię. Ja mam taki swój styl, swój nurt i opisuję to tak zawsze gdzieś tam w takich troszeczkę emocjach, żeby to tak trochę szargało naszym sercem, naszą duszą, żeby wspomnienia przywracało, jakaś tęsknota, żal za czymś, bo tak jest, starzejemy się, czas nam ucieka, a my gdzieś jakby wracamy do wspomnień, często sam na sam, a nagle czytamy taki wiersz i widzimy, że tam ktoś podobnie przeżywał, nie? I tak fajnie się z tym czujemy, bo jak ja czytam na przykład wiersze wielkich naszych pisarzy, Mickiewicza, Asnyka czy Kochanowskiego, przecież tam jest masa tragedii, bólu, cierpienia w tych wierszach i w tych wierszach też widzę siebie. To, co oni piszą, gdzie pisali dziesiątki czy setki lat temu, ja naprawdę widzę siebie, nie? Jeżeli mówię setki, to mówię tu o Mickiewiczu, to ja widzę tam siebie też w tych wierszach i powiedzmy to była zupełnie inna epoka, a gdzieś podobnie przeżywamy on, ja i wy, bo na przykład jest taki wiersz Mickiewicza,
na Alpach w Splugen, do którego ja się zawsze odwołuję. Początek jest taki, jak on na przykład opisuje w pierwszej strofie: nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę. Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę. Na lodowiskach widzę błyszczące twe ślady i głos twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady. Niewdzięczna, tak jakby pretensje miał do niej. Gdy ja w tych podniebnych górach, spadający w otchłanie, i on właśnie tutaj taki dramat przeżywa, jakby oskarża ją, tęskni, płacze. No, wiersz piękny, a zarazem dramatyczny. I w tym dramacie jest jakieś piękno. Widzimy tam siebie. Właśnie widzimy siebie, że my też tęsknimy, podobnie jak on tęsknił, że my też tak odczuwamy, tak odbieramy i z takimi emocjami się zmagamy. Uczuć. Miłość ma to do siebie i poeci, że niestety miłość jest też jakby takim naszym cierpieniem. Choćbyśmy przeżyli ich 100, zawsze szukamy nawet tej 101. Choć cierpieliśmy 100 razy, będziemy szukali 101, ponieważ mamy nieprzepartą jakby chęć dążenia do tej miłości. Jest to w nas zakodowane, że musimy dążyć i zdobywać ją, odnajdywać, bo wtedy, choć przez moment czujemy się lepiej przy drugiej osobie, czyli zakochujemy się, uwielbiamy ten stan zakochania, stan poczucia bezpieczeństwa, stan bliskości, dotyku, no i w ogóle wszystko, co jest z tym związane z miłością. Dlatego też tak wam mówię, że po prostu też nie można też się aż dosłownie identyfikować z moimi wierszami, bo często jest tak, że niektórzy wchodzą w rolę tak głęboko, identyfikują się z moimi wierszami, że widzą dosłownie tam siebie, a wtedy to jest troszeczkę złe, bo to jest takie już troszeczkę fanatyczne, nie? Żeby po prostu nie utożsamiać się do przesady, ale też nie widzieć mnie w tym wierszu jako człowieka złamanego do końca, który jest pogrążony w jakiejś silnej aż depresji, który nie może się uwolnić, powiedzmy, od śmierci żony czy od wielu innych rzeczy. Nie. To już było, to się działo, to jest spisane. Ja wrzucam to dla was, czasami dla siebie. Poczytam, nieraz posłucham nagrań moich i ja się czuję z tym dobrze. Także moje wiersze mają za zadanie uczyć, a nie żeby was dołować. Przywracać wspomnienia, ale w taki pozytywny sposób. Przy okazji tak, w tym filmiku chciałbym was zachęcić do tego, abyście subskrybowali mój kanał YouTube, o którym ja wam często mówiłem, wstawiam, a tak widzę, tych subskrypcji mało. Może zainteresujcie się, popytajcie kogoś, jak to zrobić. Bardzo mi zależy na tych subskrypcjach, bo im więcej subskrypcji, tym szybciej mój jakby kanał zacznie funkcjonować, działać, pracować na siebie. Bo wyświetleń jest bardzo dużo, ale brakuje mi tych subskrypcji. Czyli polubień, tak jakby ktoś z was polubił daną stronę, tak trzeba subskrybować, to tak się brzydko nazywa subskrypcja, ale to jest polubienie mojego kanału YouTube. I wtedy, im więcej was będzie na tym YouTube, tym więcej ja będę też wstawiał może recytacji. Bo jak wam wspominałem, przygotowuję się też do nagrania tej płyty, którą wam obiecałem. I ja dotrzymam słowa, tylko troszeczkę ostatnio mam problemy z kręgosłupem, jak mówiłem. Nie jestem w stanie nawet teraz, o jak do was mówię, to w okropnych bólach, tu się wyginam. Natomiast nie jestem w stanie się teraz skoncentrować i pracować nad tą płytą, aczkolwiek mam już wszystko gotowe, już mógłbym zacząć, ale jeszcze się wstrzymam, bo wiecie, ja przed komputerem wytrzymuję dosłownie 10-15 minut. Nagrania to jest cała sesja, muszę zrobić tego dużo. Pewne nagrania wychodzą, pewne nie wychodzą. Trzeba kasować, zaczynać od początku, dobrać odpowiednią muzykę. To jest wyszukiwanie cały czas w YouTube jakąś muzykę fajną do danego wiersza, żeby oddawała klimat wiersza. I no, ja to zrobię, ale niestety musimy trochę zaczekać. Tak samo jak obiecałem wydanie moich tomików, czyli tego pierwszego, dodruk pierwszego i druk już od początku drugiego tomiku. Ten drugi tom, pierwszy był wiersze miłością natchnione, drugi jest, tytuł ma Sercem pamiętajcie. I ja też to zrobię niebawem. Też po prostu zmagam się, no jakby ze wszystkim, z tym całym moim zdrowiem, bólem. I czasami niechętnie nawet siadam, bo wiem, że za chwilę będę musiał gdzieś jakieś położyć się na podłogę, czy wyprostować, czy jechać na basen, czy wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, których unikam, a mam bardzo silne, gdzie na przykład na kręgosłup zadziała, a boli trzustka po nich. I też mnie lekarze ostrzegają, aby tego nie brać. Nie? Tak wasz poeta się troszeczkę w ostatnim miesiącu rozleciał.
ale tam na tej zbiórce, którą podałem, jest opisane wszystko o tej mojej chorobie. Także prywatnie mnie pytacie, jeszcze raz jakby opisuję, a wystarczy kliknąć na tą zbiórkę tam i z boku wszystko się wyświetla. Opisałem dokładnie od 15 roku życia aż do dnia dzisiejszego, jak to było z tym moim kręgosłupem, że ja tak dzisiaj cierpię i nie jestem w stanie nawet złapać tej weny, czy skoncentrować się na tym, aby dla Was coś fajnego, nowego napisać. Jak wiecie, też zmagam się z powieścią, bardzo trudną powieścią, która też jakby zabiera mi troszkę czasu. Na razie też odłożyłem ją na bok, robię jakieś notatki, ale myślę, że jak ona kiedyś wyjdzie, to będzie takim moim bestsellerem, bo chcę to zrobić, może zajmie to więcej czasu, ale chcę to zrobić już naprawdę perfekcyjnie, dokładnie. Pisząc powieść, to nie jest tak, że już do tego się ma talent czy dar, trzeba szukać też wskazówek i jakby po części uczyć się pisać, nie? Bo z powieścią się trochę inaczej. Z wierszami jest coś takiego, że człowiek się z tym rodzi, ma ten talent jakiś, gdzieś coś widzi, czuje i zaczyna pisać, jakby z automatu. A z powieścią, no to już niestety to już są jakieś ramy, żeby nie uciekać gdzieś na boki, żeby nie rozgadywać się. Trzeba po prostu dużo uczyć się, jak pisać też, nie? Bo wiem, co chcę napisać i wiem, co chcę opisać, tylko jak to opisać, nie? I pewne fragmenty są dobre, pewne fragmenty są złe i trzeba wracać, poprawiać, dlatego tak długo trwa. Z tego miejsca, moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam, tak na łonie natury. Dziękuję za wszystkie posty, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i zapraszam cały czas do lajkowania, do czytania, do komentowania wierszy, ale i do odsłuchiwania moich wierszy czy oglądania filmów różnych, które mam na kanale YouTube. Bardzo zależy mi na tym kanale, więc zapraszam serdecznie już dziś, żebyście tam gdzieś klikali na link, który ja wstawiłem z prośbą o subskrybowanie mojego kanału i tam wszystko, znajdzie tam wszystkie filmy i czerwony napisik subskrybuj i będzie ok. Także pozdrawiam Was serdecznie, trochę jestem przemęczony, oczy mi różę, bo słońce mi świeci prosto w twarz. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłych następnych dni, wielu wrażeń, pogody ducha, ale i bardzo, bardzo dużo miłości. Wiele miłości od ludzi, od rodziny i od partnera czy partnerki. Także żegnam Was romantycy, ciao, Robert Raflewski zresztą.